I jak zwykle zahipnotyzował mnie Grzegorz Majzer mówiącymi obrazami, a za chwilę będzie mówiący Staszek, gdyż jest ze mną, przypomnę, poeta wrocławski Stanisław Utkany, który mówi dla Państwa swoim własnym głosem, czytając swoje własne wiersze. Tym razem będzie o czym? O miłości. Ach, czyli to, można powiedzieć, temat wiodący dzisiejszej audycji. O miłości i o drodze. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim. Wiersz nosi tytuł Morze. Z tomiku listy niewysłane. Dla M. Może napiszę kilka strof w ten wigilijny wieczór. Może zwyczajnie pomilczę. Wyobraźnią dotknę twej dłoni, wilgotnych ust spragnionych twoich. Pod dębem naszym jak ze snu twarz swą w twych włosach schowam. Wyszepcę, kocham ciebie znów i znów, za każdym razem od nowa. Może to wszystko mi się śni, noc ciemna we mnie majaczy, i zapach twój, i dotyk twój wyciągasz mnie z dna rozpaczy. Więc obejmuję ciebie prawdziwą i płyną z ust moich słowa. Kocham ciebie znów i znów, za każdym razem od nowa. Może te chmury i ta mgła, znudzone swą ulotnością, pod dębem starym jak ze snu, otulą nas znowu na wiosnę. Może tym razem zanucisz ty wyryte w mym sercu słowa. Kocham ciebie znów i znów, za każdym razem od nowa. Tak, z tą miłością to tak jest, że człowiek kocha nieustannie i tak samo silnie przez całe życie. I to jest uczucie, z którym się rodzisz i umierasz, jak to powiedział pewien poeta, gdyż ono jest częścią naszego jestestwa. Tak bym poetycko to ujął, a zapowiem w tej chwili jakże piękną, bo mamy teraz taki czas delikatnych piosenek poetyckich o klimatycznych melodiach. Aurelia Luśnia to śpiewaczka operowa.